Gaudentarium, czyli zestaw obrazów ruchomych o żywości umysłu, tudzież lekkości ducha plebanów, mnichów i mniszek traktujący. Przy parafii u klarytynów mamy dość duży ogród. Dookoła kościoła jest plac zabaw dla dzieci i często tam pracuję. Koszę trawę, pielę, wyrywam chwasty w roboczym ubraniu i raz pracowałem właśnie przy placu zabaw i Przychodzi oczywiście dużo dzieci z rodzicami, z, z dziadkami. I był też tatuś z córką, i tak się przyglądają, jak pracuje. I nagle tatuś mówi: Zobacz, córuś, jak się nie będziesz uczyć, będziesz pracować jak ten pan. W pewnej decyzji, nie naszej, na zakończenie mszy świętej, podczas której odbywało się bierzmowanie, jeden z młodych świeżo bierzmowanych, dziękował księdzu biskupowi. Na koniec dostał obrazek i ksiądz biskup tak no, zasugerował gestem pocałowanie pierścienia. Młody człowiek takiego gestu nie zna, natomiast kojarzy mu się z przybiciem żółwika, co uczynił z księdzem biskupem. W czasie wizyty papieża szykowana jest msza święta, taka polowa, i dźwiękowcy proszą, aby jedna siostra zakonna podeszła do mikrofonu, który jest przy ołtarzu i coś powiedziała. Siostra mówi: no tak, ale co ja tam mam mówić? No nieważne, niech siostra coś mówi yy, kilka słów do mikrofonu. Okej, okay, siostra podchodzi do ołtarza i mówi do mikrofonu: zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś.